Jan Paweł II jest, wydaje mi się, swego rodzaju ikoną, ponieważ można dostrzec naprawdę dużo, dużo dobrych rzeczy, które czynił przez całe swoje życie. To nie była postać, która dzieliła, to była postać, która łączyła ludzi. Jak sobie, nie wiem, może niektórzy przypominają po jego śmierci przedstawiciele różnych religii, zarówno islamu, Żydzi, wszyscy przesyłali kondolencje Kościołowi katolickiemu, co no, już świadczy o tym, jak wielką był postacią. Niestety, no, jak można też jeszcze zobaczyć obecnie, stara się zdewaluować jego postać, trochę zniszczyć, no ale prawdopodobnie tak było, tak jest i tak będzie się działo zawsze. My po prostu jako Polacy, jako katolicy musimy dbać o to, żeby to dobre jego imię przetrwało, żeby ponieważ no, było postacią wielką.